Dzień dobry Państwu, witam wszystkich sympatyków częstochowskiego sportu w kolejnym odcinku programu Sportowe Formaty Formickiego. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie wybitna postać częstochowskiego sportu, były zawodnik częstochowskiego włókniarza, można tak powiedzieć, człowiek orkiestra, bo jednocześnie i mechanik, instruktor sportu żużlowego, wychowawca młodzieży, pan Andrzej Andzia Puczyński. Panie Andrzeju, jak to się stało, że trafił pan do sekcji częstochowskiego włókniarza i zdał pan licencję później żużlową? Jak to się stało? Proszę opowiedzieć. Dzień dobry, witam wszystkich sympatyków. Nie można powiedzieć, że był to przypadek, nie przypadek. Tato wziął mnie na mecz, będąc jeszcze małym chłopcem i po prostu miłość od pierwszego wejrzenia w ciągu, a tym bardziej, że to były czasy, gdzie w domu akurat były i motocykle, jedno to tak się ciągło, można było jeździć bez prawa jazdy, coś próbować. No i tak po prostu zostało. Od pierwszego meczu, gdzieś jako małe dziecko, pragnąłem i wiedziałem, że chcę tam być. Że chce pan uprawiać tą ciężką dyscyplinę sportu? Nie zdawałem sobie wtedy na pewno sprawy, tylko to było dla mnie coś pięknego. A w którym roku uzyskał pan licencję? Bo z tego co wiem, to był to rok bodajże 1984 i zdawał pan tą licencję bodajże chyba w Ostrowie Wielkopolskim, tak? Samej daty nie pamiętam. Starałem się żyć na bieżąco, no ale samą licencję i Ostrów tak. To było w Ostrowie. Reprezentował pan barwy włókniarza w latach 1984-1993. To była druga liga żużlowa. Natomiast w roku 1992 pod szyldem Jawalu startował pan w pierwszej lidze. Uczestniczył pan również wielokrotnie w finałach brązowego kasku i jednym z takich finałów startował pan w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Lesznie. Proszę powiedzieć na ten temat tych startów pana, bo zajął pan tam bodajże 13 pozycję, a w następnym bodajże 15 pozycję. Proszę powiedzieć. Co mogę powiedzieć? Dla mnie wszystkie zawody były jednakowe. W każdych starałem się dać z siebie wszystko. Możliwości i moje, i sprzętowe były takie, nie inne, takie miejsca, ale serce zawsze było jedno. Tak. I natomiast samych szczegółów tych finałów nie pamiętam. Tak jak mówię, czy to były zawody ligowe, czy młodzieżówka, na maksa z siebie to, co się dało. W 1988 roku w Rzeszowie, startując w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski par klubowych wraz z zawodnikiem Pawłem Szymańskim, zajmujecie siódme miejsce. Jest to dość duży sukces, bo pan uzyskał wówczas 15 punktów. Panie Andrzeju, pamięta pan coś z tych zawodów? Szczerze? To nawet tych 15 punktów nie pamiętałem. Bardzo mi miło, że pan ma takie wiadomości. Tak jak mówię, akurat jestem taką osobą, że nie rozpamiętuję, tylko zawsze starałem się przygotować do następnych i czy to było 15 czy 3 punkty, zawsze starałem się to wszystko poprawić. W roku 1987 również startował pan w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski par klubowych, ale tym bardziej miał pan ikonę, można tak powiedzieć, częstochowskiego włókniarza w postaci Sławomira Drabika, bo razem żeście tworzyli parę i zajmujecie w tym turnieju siódme miejsce. I ten turniej odbywał się w Lesznie. Pamięta pan? Tak, to pamiętam z jednego przypadku, ale... Proszę powiedzieć, z jakiego przypadku pamięta pan ten turniej? Nie pamiętam, na której pozycji jechałem, ale to był finał szczególny, bo był w 6 zawodników. Tak, tak, bo wtedy wówczas startowało się w 6 zawodników. W tym finale było i był taki przypadek, być może, nazwisk nie pamiętam na pewno, ale zawodnicy z Leszna jechali przede mną, Sławek na pewno z przodu. Tak. I jeden z zawodników z Leszna, jak się to mówi, przyziemił. Aha, rozumiem. A ja nie miałem wyjścia, położyłem motocykl i między dwóch zawodników, bo dwóch leżało, a ja między nim ślizgiem nie uderzyłem, nie myślałem, to był impuls, co się dzieje, co zrobić, żeby nie przejść, nie byłem w stanie ani z lewej, ani z prawej, tak.
i dziuple po środku znalazłem między nich, przyjechałem. Wtedy tam nawet byłem chyba do nagrody Fair Play zgłosił. Tak, bo zachował się pan bardzo fair play, nie narażając zdrowia kolegów z toru, bo tak to można określić. Panie Andrzeju, ja pamiętam taki słynny mecz, to już mówimy tutaj o roku 1992 z Morawskim Zielona Góra. Ja go kiedyś zatytułowałem Cztery pory roku, bo on się rozpoczął wczesną wiosną, bo to był końcówka marca. I wtedy pogoda była taka dość ciekawa, ponieważ wyszło słoneczko, było nawet dość ciepło. Można powiedzieć, że taka późna wiosna, bo można było przyjść na te zawody w koszuli z krótkim rękawem i w kurtce jeansowej, bo ja w takiej byłem. I później te zawody się rozpoczęły niesamowicie, ponieważ zaczął padać deszcz, po tym deszczu, czyli taka jesienna pogoda, przyszedł śnieg, spadł śnieg. I te zawody się odbywały. Skończyliśmy w zimie. Tak, i skończyliśmy w zimie, czyli ja go zatytułowałem Cztery pory roku. Pan wystartował w tych zawodach z pozycji rezerwowego, ale muszę tutaj zaznaczyć, że olbrzymi aplauz miał pan wśród publiczności za niesamowitą walkę na tym torze, na tych ciężkich warunkach, bo niesamowicie pan walczył po zewnętrznej toru. Zresztą pan słynął, pana szarże były bardzo często nagradzane przez kibiców, bo był pan człowiekiem walecznym i miał pan miano walczaka, można tak określić, panie Andrzeju. Proszę scharakteryzować, bo te zawody były bardzo ciężkie. Pamiętam, te zawody zostały przerwane po 9 biegu, ale w dzisiejszych czasach, przy obecnej sytuacji, na pewno sędzia nie dopuściłby tych zawodów, żeby się odbyły w ogóle. No rzeczywiście, były to inne czasy. Nie było czegoś takiego, że nie ma i nie da się. Tak. Jedziemy, po prostu jedziemy i tak jak pan podkreślił, na początku dobra pogoda, wszystko tak. Fajnie, potem trzeba kończyć zawody, jak się da, nie? I tu rzeczywiście, ja z tych zawodów, to może nie o sobie, bo rzadko o sobie mówię, ale najbardziej mi utkwiło zachowanie Bobiota. Startował w tych zawodach, człowiek ze Stanów i pierwszy raz widział śnieg. Tak, bo to był człowiek z Kalifornii. Z Kalifornii, to było w szoku. Natomiast co do samych zawodów, to ja cały czas będę podkreślał. Jechać i robić swoje. Czy duża? No, po tej dużej najłatwiej minąć, jak tam, tak. Gdzie nikt nie jedzie, nie? Tak, jak i bezpiecznie, wbrew pozorom, dystans odpowiedni od bandy, od zawodnika i do przodu. Panie Andrzeju, zadam takie pytanie, bo z perspektywy czasu można powiedzieć, jak ten sport żużlowy obecnie się zmienił, bo dzisiaj mamy dmuchane bandy, prawda? Dzisiaj mamy pneumatyczne tory, bandy, tory są równe jak stół. W tych czasach, kiedy pan startował, nie było takich zabezpieczeń, prawda? Bandy były sztywne, no jedynie tor Częstochowskiego Włókniarza był jednym z nielicznych, gdzie była siatka tak zwana na sprężynach, która po prostu amortyzowała uderzenia, ale na innych torach w Polsce gro były bandy z desek. Czyli można powiedzieć, że bardzo odbiegał ten sport od dzisiejszych. No startowało się też na innych motocyklach, bo były wtedy silniki stojące, teraz mamy leżaki, prawda? Niech pan scharakteryzuje, jak ten sport wtedy wyglądał. Na krótko, żeby się nie rozwodzić. Na pewno poszło to w dobrym kierunku, że mamy te zabezpieczenia, ochraniacze. My żeśmy, w przynośni powiem, tak. W porównaniu do dzisiejszych czasów występowali nago. Tak. Nie było ochraniaczy, nie było takich band. Natomiast do jednej rzeczy bym tylko... Zawsze, za moich czasów przynajmniej, tak. I jeszcze, bo ja się też miałem od kogo uczyć, i jeszcze były trudniejsze warunki, nie mogę mówić, że jeździłem w najtrudniejszych, trochę brakuje mi teraz w tym sporcie tego charakteru. Tak. Coś przebiega, za dużo regulaminów, za dużo przepisów. Boję się, że przez to ten sport traci na widowiskowości. Poza pana czasów można było dotknąć taśmy i człowiek nie był wykluczony. Był tylko wykluczony wówczas, kiedy zerwał. Dzisiaj to już się zawodnik dostaje ostrzeżenia za jakieś mikroruchy. Dojazd do taśmy, dotknięcie taśmy, to już skutkuje wykluczeniem. Oczywiście, prawda? Tak. Robi się to coraz bardziej skomplikowane. Może z taśmą, jest to do przedyskutowania. Ale sam moment w trakcie jazdy, czy kogoś przestawi. Kiedyś było dozwolone jazda na łokieć, ktoś komuś, ale to było wszystko fair. Nikt do nikogo nie miał pretensji.
Tak, ale za pana czasów, jak pan startował, była tak zwana linia 30 metrów, prawda? I od startu do tej linii 30 metrów nie można było zmieniać toru jazdy. W dzisiejszym, obecnym tym speedwayu światowym, no nie ma już tych 30 metrów, czyli zaraz po starcie zawodnik może zmienić tor jazdy i starać się blokować drugiego zawodnika, no jak jest szybszy, prawda? I to właśnie bym, jeśli chodzi o ten przepis, ja bym był skłonny za tym, żeby jednak to zachować. Bo na dystansie nie wolno przyjechać, nie wolno gdzieś kogoś wywieźć, jak się to mówi, żargonem żużlowym. A ta tak zwana w dawnych czasach linia 30, tak, pozwalała dojechać i wejść w łuk. Nie robiło się tak zwane domino. Tak, rozumiem. A teraz można stanąć tak, tak. Na starcie należało stać równolegle do krawężnika, do wewnętrznej części toru, do bandy i do tej 30 jechaliśmy prosto. Czy ktoś przegrał, a teraz ktoś minimalnie wygra start i od razu zmienia i robi się kanapka, a potem jest bieg powtarzany do znudzenia, tak? Tak, tak. No, tak, tak. Ja uważam, że ta linia 30 metrów jak gdyby pozwalała określić, kto idzie pierwszy, drugi, trzeci, wchodzimy i ktoś mógł wybrać tor jazdy. Tak, to prawda. Panie Andrzeju, w tych latach, w których pan startował, no pan się rozwijał, by pan, można powiedzieć, zawodnikiem też drugiej linii, ale pana zahamowała kontuzja, dość groźna kontuzja, której pan uległ w Czechach podczas meczu włókniarza bodajże za MK Brezolupami. Proszę powiedzieć coś na ten temat, bo z tego co wiem, to był bardzo silny crash i spędził pan prawie ponad miesiąc w szpitalu. Panie Andrzeju. Bardzo długo chorowałem w samym szpitalu. Tak, było to w Brzezolupach. Tak. No stało się. Rozumiem, rozumiem. Tam troszkę plecami drewnianej bandy właśnie, bo to na początku naszej rozmowy, co wspominaliśmy. Tak. Połamałem parę desek, na słupko zostałem. No, być może dobrze, że w tamtych czasach, że było to w Czechosłowacji, bo jeszcze była Czechosłowacja, tak? Tak, tak. I że tam odpowiednio zostałem obsłużony. Miałem uszkodzone dwa kręgi C6, C7. Czyli dość bardzo poważna kontuzja kręgosłupa, można tak to określić. Powiem tak, że koledzy no z perspektywy czasu z Brzezolup to bali się, że nawet klub, bo tam chodziło o ubezpieczenia i tak dalej, że oni jak nie wstanę, tak, będą mieli problemy. No ale szczęśliwie samolotem przyleciałem do Krakowa, z Krakowa helikopterem do Częstochowy. Mieliśmy jeszcze lądowisko helikopterów w Częstochowie. No i tak się zdarzyło, że jeszcze będąc w gipsie, a już marzyłem, żeby jeździć. No tak. No ale pana kariera później została, zakończył pan karierę tą sportową, ale nie rozstał się pan oczywiście z częstochowskim sportem żużlowym, bo był pan wieloletnim mechanikiem klubowym, można tak powiedzieć pan, że panie Andrzeju, mało tego, zrobił pan papiery instruktora i szkolił pan młodzież obok znakomitego instruktora, pana Wiktora Jastrzębskiego. Proszę powiedzieć coś na ten temat. No przede wszystkim tutaj od tyłu pan Witek Jastrzębski. Drugi tato, jak nie pierwszy, żeby tato nie wyzywał, nie? Tak, tak. I ogólnie, no, w klubie było się od kogo uczyć. Andrzej Uczyński, Marek Cieślak, wielu wspaniałych ludzi i z różnych powodów nie mogąc jeździć, nie wyobrażamy sobie nie być w klubie. Tak. To tak jak powiedziałem na początku, mimo że od pierwszego wejrzenia zna bóle, troski i radości. Tak. A jeszcze powiem tak, że mało tego, drodzy kibice, bo powiem tak, że pan Andrzej oprócz tego zrobił wspaniałe, nauczył się wspaniale przygotowywać tor od wielkiego, można powiedzieć, toromistrza, którym był pan Baszanowski. I pan wspaniale wziął lekcję od pana Baszanowskiego i wspaniale pan przygotowuje tor częstochowskiego włókniarza. A mało tego, mogę tak powiedzieć, że wiele lat wstecz tor częstochowski Owal, przez pana przygotowywany, był jednym z najlepszych torów w Polsce, a nawet co niektórzy sądzili, że nawet w Europie. Tak pan wspaniale przygotowywał tor, gdyż było bardzo dużo walki na tym torze, niesamowite mijanki i kibice oglądali świetne widowiska sportowe, panie Andrzeju. W czym tkwi ta technika, powiem tak, dobrze dobrania i przygotowania toru? Jakby pan pokrótce tylko powiedział.
żeby się nie rozgadywać, jak się to mówi. Miło mi słyszeć takie słowa przede wszystkim. Przede wszystkim trzeba to chcieć robić, tak? Tak. Tak jak pan wspomniał, odżałowany świętej pamięci Jurek Baszanowski, tak, tak jak mówię, od pana Wiktora Jastrzębskiego, Andrzeja Jurczyńskiego mogłem się uczyć w warsztacie Łukaszu Jańcu, ja o Filipie można wspomnieć. Tak. To wszyscy byli wspaniali ludzie. Pan Baszanowski zaszczepił mi jedno. To jest jego powiedzenie. Mogę tak powiedzieć? O, bardzo proszę. Chłopok, toru i siana na noc się nie zostawia. Pan Jurek pochodził z Kaszub i trochę tak zaciągał, nie? Tak. I przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, że jeśli się to robi, nie patrzy się na zegarek, tak, bo trzeba zrobić, ewentualnie się patrzy na pogodę, co może być, żeby pogoda z nas nie zaskoczyła. Co mogło jeszcze mi ułatwić w przygotowaniu toru? To, że próbowałem jeździć. Ja nie mówię, że jeździłem na żużlu, próbowałem jeździć i wiem, co mogą zawodnicy oczekiwać, gdzie. I łatwiej mi się z zawodnikami dogadywało, być może jak ktoś tylko zaczyna i chce być toromistrzem. Bo sam jechałem, wiedziałem, gdzie próbowałem jeździć, przepraszam. No i to mi pomogło, że miałem od kogo się uczyć i że sam próbowałem siedzieć na motocyklu. Takie inne czucie było. O. I tutaj jeszcze należy wspomnieć, panie Andrzeju, że był pan wieloletnim mechanikiem Asa Częstochowskiej drużyny Rune Holty i również był pan na różnego rodzaju imprezach Grand Prix i turniejach, gdzie pan mu po prostu mechanikował i przygotowywał motocykle i Rune był z tego niesamowicie dumny. Mało tego, na pana przygotowanym motocyklu Rune zdobył w Bydgoszczy tytuł mistrza Polski i pokonał samego Tomasza Goloba. To też o czym świadczy, panie Andrzeju. Proszę powiedzieć pokrótce. To samo porównanie, tak jak z torem. Trzeba to chcieć zrobić, włożyć w serce i jak najlepiej zrobić. No trudno mówić o sobie. Cieszę się, że Holta się cieszył, że zrobił mistrza Polski. Różne wyniki były w Grand Prix. Tak. Z różnych powodów był taki wynik, nie inny, ale utrzymywał się i jeździł. Bardzo dużo panu zawdzięczał, bo ja wiem, bo z Runę też przeprowadziłem rozmowę i był dumny z tych silników, które mu pan przygotowywał, z tych motocykli, bo wiedział, że jak siądzie na ten motocykl, to go ten motocykl nie zawiedzie, bo pan całe serce wkładał w warsztacie, żeby te maszyny były jak najszybsze i jak najbardziej sprawne. I taka jest prawda, panie Andrzeju. Słynął pan, również pan wielokrotnie młodzieży częstochowskiej pomagał przy silnikach, jak pan mechanikował w częstochowskim włókniarzu. Nikomu pan nie odmawiał, po prostu pomocy. Ktokolwiek tylko przyszedł i zapytał, panie Andrzeju, nie wiem, może takie przestawienie, może taki zapłon. Pan zawsze służył każdemu pomocą. No co, lata praktyki, tak się to mówi, tak? Tak. Wiedza, wiedzą, praktyka, to co wspominałem wcześniej i tor, łatwiej jest dobrać przełożenia, jak się wie coś o torze, tak? Tak, oczywiście, no trzeba mieć wiedzę. Robiąc silnik, coś już też wiemy. Tak. Dlatego może miałem prościej niż inni, zająłem się, być może tylko w domu mieli problem, bo... No pan cały czas nie było w domu. Tak, no, no, ale jakoś to zostało pogodzone. No jest mi miło, jeśli ktoś mile współpracę ze mną wspomina i... No i wielokrotnie jeszcze... Cieszyło mnie to, nie mówię, bo i do dzisiaj... No wielokrotnie też można pana było spotkać na minitorze na ulicy Brzegowej, gdzie również tym najmłodszym adeptom pan pomagał, prawda, czy przy sprzęcie, czy przy torze przygotowania toru, aby ta młodzież również mogła się rozwijać. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był wybitna postać częstochowskiego sportu, człowiek orkiestra, bo tak o nim można powiedzieć, pan Andrzej Andzia Puczyński. Bardzo panu dziękuję, życząc wszystkiego dobrego w tym nowym roku 2022 dla pana. Dziękuję również. Pana całej rodziny. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dla wszystkich przede wszystkim Speedway. Speedway. Dziękujemy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie Andrzeju. Dziękuję.